Cześć wszystkim. Właśnie teraz się pakujemy na nasz wyjazd. No i postanowiliśmy Wam pokazać, że będziemy korzystać z takiej karty Revolt. Chyba tak to się czyta, a jak nie, to sorry. I zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ruszyliśmy. To Tomek. No hej. To ja. A to my. Nic się specjalnie od zeszłego roku nie zmieniło, oprócz tego, że ja mam nowe okulary. I tak, nowe okulary. Pod kolor twojego telefonu w ogóle. A ja mam nowy telefon. No to jednak trochę się zmieniło. Trochę się zmieniło, aczkolwiek niedużo. Rzeczy mamy jak zwykle dużo, ale trochę mniej chyba niż w zeszłym roku, albo lepiej je spakowaliśmy. No i zmieniło się jeszcze to, że tym razem jesteśmy wyspani i nie jesteśmy głodni, ponieważ spaliśmy dzisiaj 10 godzin. To 5 razy więcej niż ostatnio. No, położyliśmy się spać przed 22, zostaliśmy 22, obudziliśmy się o 8, a ruszyliśmy dziś o 11.30, bo jeszcze dopakowywaliśmy resztę rzeczy. I to tyle. Trasa póki co na razie taka sama jak w zeszłym roku. Temperatura 30 stopni. Jest gorąco. Cieszymy się, że jedziemy. Ja jeszcze nie czuję w ogóle, że jedziemy. No, to jednak ja się tego czuję. Ale mam nadzieję, że poczuję. To jest właśnie polska myśl techniczna. Widać na przestrzał, mamy dwa pasy, jeden zamknęli z niewiadomych przyczyn. Już tak od jakiegoś czasu. I pewnie do jakiegoś ładnego czasu. Może to tu robią, no bez przyczyny nie zamknęli. Póki co nie widzę, żeby cokolwiek robili. Więc już można jakiś czas korzystać. Jesteśmy w Czechach. Tomek? Jest. Ula? Jest. Wszyscy? Są. Są. Do dwóch odlicz. Raz. Dwa. Wszyscy są. Dobrze. Jedziemy dalej. Takie jezioro w Czechach. Ładne. A po lewej stronie? Po lewej góry, których aktualnie nie widać. Ale są. Ale są. O, trochę widać. Musicie uwierzyć na słowo. Trochę widać. Tam jeszcze dalszy jeziorka jak coś. Nawet większa jego część. Ładne, duże jezioro. Most zwodzony. Na 90%. Nie wiem, czy jest zwodzony, tak samo jak twierdzi. Teraz tak zobaczymy. 20 na godzinę tutaj można jechać. Dosyć mocno pod górę. Na jedyneczce. No ładnie, nie, to chyba nie jest. Jakaś tama to jest, bo widzisz, tu są takie cięgna. No. I tu więcej wody jest, widzisz? Tak wysoko, a tu tak nisko. Tak, więc no, to tama jest. To nie jest most zwodzony. I mocno usko. Powoli. I jedziemy dalej. Jesteśmy w Austrii. Tam są Czechy. I widać ten ładny... Tam jest Austria. Tam widać ładny zamek na górce, no już go prawie nie widać. Ale jest. I... Przed nami 900 km. 900 km. Jupi! Jedziemy! Jesteśmy na parkingu w Austrii za Wiedniem. Mieliśmy trochę problem... Tomek? Mieliśmy trochę problem ze światłami w przyczepce. Ale spsikaliśmy tą złączkę jakimś preparatem do złączek i na razie działa. Przed chwilą mieliśmy przygodę, ponieważ podjechała do nas policja. Znaczy w cywilnym samochodzie i ubrani po cywilnemu. I przeprowadzali kontrolę naszych dokumentów. Natomiast daliśmy tylko tam dowód czy prawo jazdy, no i to wystarczyło i wszystko ok. Jemy sobie kanapki. Chwilę odpoczniemy i będziemy jechać. Jesteśmy w Chorwacji. Godzina 2:50. Przez Słowenię przyjechaliśmy bardzo szybko. W Słowenii zrobiliśmy sobie postój na około 2 godziny. Trochę odpoczęliśmy i jesteśmy już w Chorwacji.
66 km do Zagrzebia, do celu 542 i tyle. Cześć wszystkim, mamy 6:30 kolejnego dnia. W sumie nie wiem z jakiej pory mamy ostatnie nagranie, no ale mamy dzisiaj niedzielę. No i cóż, do celu raczej dotrzemy w kilka godzin, a nie w kilkanaście. Za nami jest, no nie wiem, z 2 godziny spaliśmy, prawda? Dwie godziny snu. No. 2 godziny snu i 4 godziny jazdy. Trochę mniej niż ostatnio. Moi drodzy, mijamy po prawej stronie coś. A przed nami autostrada. A my pędzimy. Z przyczepą 130 na zakrętach. I taką właśnie mam ulkę przez całą podróż. Jesteśmy na kempingu. Dojechaliśmy jakoś przed 12, około 11:40, więc jechaliśmy mniej więcej 23 godziny. Mieliśmy dwa takie dłuższe postoje, około 2-godzinne, a tak to kilka takich krótszych, no i jechaliśmy ciągiem. Kemping jest bardzo fajny, nasze miejsce prezentuje się w ten sposób. Tu jest namiot, samochód, motocykl i tam z tyłu przyczepa. Miejsce dosyć duże, fajne, bo zacienione pod drzewkami. Także nie trzeba uciekać przed słońcem. Tu się suszy nasze pranie, ale w tym roku nie jesteśmy sami na wyjeździe. Jesteśmy... Tak, widać tylko twoje nogi. Moje? Tak. Mamy towarzyszy podróży i właśnie nie chcę, żeby ich nagrywać, ale szykujemy pierwszy posiłek, no w sumie drugi, ale pierwszy taki wspólny. Robimy grilla elektrycznego, tutaj już mamy stół, a tam jest ich namiot, taki sam prawie jak nasz i pokazuje tylko nogi. A co jest ten? Czemu mnie nie pokażesz? Jak chcesz, byś ci mogła pokazać.